Tak. Witamy was serdecznie w kulturalnym odcinku naszego Hardcore Island. Znaczy nie wiem jak ta seria w sumie się będzie nazywać, nie wiem, ale coś tam wymyślili, no nic. Esgard właśnie dostał ataku padaczki. Dzień dobry! Tak, właśnie, pominąłem ciebie, przepraszam, Boże. To nic, jest ze mną Esgard, jak zwykle. Esu. Dzień dobry wszystkim. Kontynuujemy naszą serię. Dokładnie. Jakie mamy plany na ten odcinek? Mianowicie zbudować piec i tyle. Czy ja pytałem, co ty masz na plecach? To wygląda jak jakaś laleczka wudu. Nie, to jest tarcza z Legend of Zelda. To jest tarcza szmato. Pikselowa. Tarcza szmato! Tarcza szmato! Fejzy! To ja zrobię piec w takim razie, żeby pokazać moje zaawansowane umiejętności kraftowania. Oto one. Może dajmy się sobie pieprzy od tego alkoholu. Co żeśmy pili, no nasze klocki piły. Nasze klocki piły alkohol. Tak powiedział. Do czego to doszło? Dobra, wrzucone. Kuźwa, wrzucił na dół! Chciał palić żelazo! Damy radę, stary, nie. Ja chciałem, rozumiesz, bo kamień... Wrzuciłem alkohol, jest tak mocny, że się zaraz zapali. To się chyba nie uda. Ale za to wsadziłem trochę żelaza, bo nie wiem w sumie ile żelaza. Kurde! Węgla! Węgla! A właśnie mam dać ci spodnie, kurde, już miałem ci dać wcześniej te spodnie, trzymaj. No nie, szybko! Zamknąć! Okej. Okay. Spodnie. Czemu one leżą na łóżku? Okej. Okay. Bo je rzuciłem. Jak się je zakłada? Dobra, hop. Myślę, że musisz do tego użyć beta karotenu. Ej, wyglądam jak wieśniak. Spójrz. Przecież ja też tak wyglądam. Jak taki typowy robol, nie? Te porty. Dobra, słuchaj. I kajzerki z parówkami pod pachą. Dokładnie, kajzerki przede wszystkim. Mamy 3 żelaza, więc koniecznie trzeba sprowadzić wodę. Dawaj, wiadro. Już się zaraz zrobię. Mam wiadro. Idę normalnie robić... O Jezu, kurde! 3 creepery. Weź się nimi zajmij, proszę cię bardzo. Chciałbym, ale strzela do mnie. Strzela do mnie szkielet jeży. Bo te szkielety mi się nie spaliły. Kunwo. Zaraz zginę. Za tobą! Co jest nie tak? Dobra, puszczam tutaj wodkę. Ale się... to już po mnie. Wiesz co, ja nie rozumiem, czemu te szkielety nie płoną. Możesz mi to wyjaśnić. No właśnie, też nie rozumiem za bardzo. Może siedzą, chowają się pod drzewem, czy coś. Może tak to teraz działa. Słabo. Można orać pola, bracie. Świetnie. Dobra, to przydałoby się, żeby chociaż te creepery tutaj nam nie przeszkadzały. Pozwolić te pieprzone szkieletory wypieprzać. Dobra. Tu też ciach, 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 rach, ciach, ciach. Gotowe. Czemu nie rośnie? Czemu nie rośnie? A gdzie mam samplingsy? Samplingsy mam. Ale zapłodniona jest ziemia przynajmniej. Ja mam seedsy. Są seedsy, dobrze. Nawalam już. Słuchaj, będziemy mieli największą farmę stulecia. Ale to chyba na mokrą ziemię trzeba. Ale to ona się zaraz zmokrzy, spokojnie. Zmokrzy się. Tak, zmokrzy się w 100%. Czemu tak ty chaotycznie to rzucasz? No! Kurde! Co znów? I wpadłem na pole, no i zasuszyłem ziemię stopami. Boże. Jakie problemy. Taki suchy. Suszy ziemię stopami. Ej, biegną koledzy! O! Jak ty coś to przeżył? Nie wiem, ale weź, bo ziemię nam... No dobra, jakimś cudem tego nie zrobiły. Dobra, nie chodź po ziemi, durniu, suszysz ją! Suszę ją? Tak, jak nogami biegasz, to suszysz. Ale nie, bo teraz jest tak chyba, że musisz skakać, żeby suszyć, wiesz? Co ty gadasz? No może biegać można, że musisz aż suszyć, udeptywać. Ale nie, no co robisz? No zobacz, tutaj biegać nic się nie stanie, patrz jak się nie suszy. Nawet się mokrzy, dlatego że... Wszystkim nogawką. Rozumiem. Dobra. Co? Przydałoby się jeszcze tam jedną wtarabanić. Właśnie owca próbowała chyba cię masturbować od tyłu. Chyba tak. Myślę, że tak. Dobra, udało się, słuchaj, wszystko jest. Dobra. Już nie chodź po tym. A mamy kości, ty, patrz! Patrz! Stworzę cud! I stało się zboże! O ja! To zbożotworzyciel! Tak. Przemienia zboże w zboże! Kośćmi! Tak. On to robi kośćmi! Własnymi kośćmi! Kośćmi matki natury! Te dobra, kości, ma te ręce posiały to zboże. Mam 2 zboże, ale to nie za wiele. Masz jeszcze jakieś kości, bracie? To by się przydało. Nie wiem, zaraz złamię nogę i wyjmę. Czekaj, może mamy coś w skrzyni?
Wiesz co, ja pójdę zobaczyć, czy my coś mamy na tablicy. Dobra, ciekawego, bo możliwe, że coś zrobiliśmy, ale nawet o tym nie wiemy. Myślę, że na pewno coś zrobiliśmy, nawet o tym nie wiemy. Czy zrobiliśmy coś? Nie. Użyj kowadła, przyjedź... Cholera. Zabij się z łuku, rozpal wieczny ogień. O, to ciekawe. Odpal fajerwerki. Gówno! O, stary, nie jest dobrze. Co nie, to się stało? Nie jest dobrze. Creeper wybuchł i wypadły nam wszystkie nagrody. Nie, przecież zbieramy. Znalazłem sporo rzeczy. Ciekawe skąd. Ja nie wiem, ja uważam, że... A twórca mapy powinien to... Jakby to powiedzieć, jakoś... Przygotować na takie rzeczy. Ale niestety, nie przygotował. Dlatego zbieraj te śmieci i idziemy do bazy. Dobra. Nie, nie znikaj. No nie mogę podnieść biustu. Czekaj, wziąłem biust. Item frame. Item frame, okej. Okay. Feather. Lime dye. Ryba. Wino. Lilipad. Sugara też wywalę. Kości. Przerobimy na mączkę. Ale mąka. O, świetnie, golden pickaxe wyszedł. Golden pickaxe. Zajebiście. Dobra, to ja zobaczę, co my tutaj zrobiliśmy ciekawego. Ubierz całe zielone ubranie. Jesteśmy bogaci. Ubierz się za pomocą dispensera. Pomaluj się. Zrób coś głupiego, to na pewno żeśmy zajebiście. Dobra. Potłucz szyb, zbierz 5 staków strzał. Zbuduj zamek z liści, wyłącz zrób monitor na 3 melonów i dyń. Wyłącz monitor na 3 minuty i graj? Co ty gadasz? Jest taki... A ty się nagra? Okay. Nagrać się nagra, ale... Ej, to jest zajebisty pomysł. Tylko zastanawiam się, kiedy można byłoby to zrobić. Czy w jaskiniach, czy teraz? W jaskiniach. I blind, wiesz, blind run będziemy mieli. Taki blind play. Albo ja, wiesz co? Może zorganizujemy coś takiego. No. Że... Powiem ci po odcinku. Świetny pomysł. Powiem ci po odcinku. To jest dobry pomysł. To jest ciekawy pomysł w każdym razie. Dobra. Co my tu... Zabiłeś nietoperza? Chyba nie udało mi się. Zabiłem... Na czym ty stoisz? A, na drabinie. Na drabinie. Na czym ty stoisz? Od tyłu patrzyłeś, nie? No. Czekaj, zrobiliśmy farmę przecież. Zrobiliśmy farmę. Ty, to było takie zdanie z farmą. No co zrobiliśmy? Zrób hodowlę... Ja mam melon. Można w zasadzie posadzić melona i zrobić hodowlę melonów. Wiesz, wszystkie kwiaty z wyspy... Aha, żeby chyba nie zrobiliśmy farmy, tak? Zabij z języka pająka, wepchnij kota, użyj perły. Wepchnij kota. Z czego się robi... skrzynkę? Skrzynkę z drewna. Rozumiem. Shio radzi i pomaga. Every day and every night. Musimy się chyba chować, wiesz? Coś tak no, czuję. No, chodźmy. Najbardziej mnie dziwi, że te potwory nie płoną. Tak. Dziwne to jest. To jest dziwne, to prawda. Trochę... niezbyt przyjemne. No, cierpię przez to. Leżę. Ja leżę tak, że w ogóle mam 2 złote jabłka, ty. Co z tym czasem? Przywrócimy sobie życie. A chciałem zwrócić uwagę, że otrzymaliśmy magiczną liczbę zgonów. Mamy teraz liczbę 6-9. Ja mam 9-6. Bo ja mam tak. Siebie na górze. A nie jest magiczna. Aczkolwiek mogła być magiczna, jak sobie użyjesz troszeczkę wyobraźni, bracie. Tak, masz rację. O, zobacz, znalazłem kolejne zboże, a więc mogę zrobić pierwszy chleb. Uwaga, historyczna chwila. Chcę to zobaczyć. Nagrywam na YouTube'a. Dawaj. Już trochę za późno, wiesz, bo już wybiegłem. Nie zdążyłeś. Czy ja mam dobra, jakieś ubrania fajne? Nie mam. Jak tam z twoim głodem? Bo ja mam 2 serduszka, generalnie jest ze mną dosyć ciężko, więc chętnie by wpieprzył. Ja mam tak 2 i... no mało, ale możemy się najeść. Masz coś? Jasne, że nie. Świetnie. A masz kości? Masz. Poczekaj, to weź to mięso. Czekaj, to trzeba ugotować. Ej, w piecu, pany. Panie. No i będzie gotowane mięso. To jest taki quest, żeby pozbierać wszystkie kwiatki z wyspy, to może ja teraz jak... Nie, nie, rób tego, to będzie tak nudne. Szalony fan My Little Pony po prostu. Biegam i zbieram kwiaty. Śpiewaj jeszcze przy zbieram... Tak. Ja jestem Maciek i zbieram kwiaty. Nie będę tego śpiewał, aczkolwiek zbiorę tutaj z okolicy te kwiaty i potem przy okazji gdzieś coś jeszcze chwycimy. Nie macie, kiedy jest obiad na stole, więc zjem aż 2 steki. Nie macie kiedy obiad przy stole. No dobra, rzucę ci to.
Gdzie jesteś? Bo znów uciekłeś, o ja pierdolę. Ej, zjadłem dwa, wcale nie chciałem dwóch zjeść. Przepraszam, jestem gruby. Nie ma sprawy. Szanujemy tu grubych. No dobra, to gdzie teraz lecimy? Wiesz co? Nie wiem, a jaki jest twój koncept? Możemy... Może farmę melonów, skoro tak nam farmy no właśnie, lecą. Masz jakieś melony? Mam melona jednego. Ojej, stareńki, to robimy. To ja znajdę moje magiczne wiadro. Mam melona, miseczka C. Ty, w ogóle można chyba dojść te, nie? Konie, ty, masz rację. Zbudłem krowę. Konie da się dojść. Konie da się dojść. O, słyszałeś to? Słyszałem i widziałem, mi tak przekrzykił. Straszne. One są przerażające. No dobra, gdzie klepiemy melona? Czy widziałeś to? Co jest? Chodź zobacz. Pokaż. Kuźwa, pedałuje jak na rowerze. What the fuck? Co się dzieje, stary? Po prostu trzeba było... Co ty mu zrobiłeś? Klikam na niego prawym, poklikaj sobie. Jezu, to jest straszne. Sadystyczne, zostawmy go, on się topi biedny. Dławi. Dobra, tutaj melony walimy? Czy gdzieś przy piachu? Przy piachu one muszą być. Ej, tu mamy akurat ziemi na piach. Znaczy piach. Melony muszą być przy piachu? Tak się wydaje, tak jak kaktusy. Może nie? Nie? Melony nie, ale melony czy kaktusy? Nie, kaktusy nie. Nie, no melony robimy. Chyba. Nie, no to melony spoko, to melony możesz tutaj walnąć chyba, wiesz? Nawet tutaj? Nawet tutaj. Ślicznie. Ale musisz przerobić na nasiona. A. Bez sensu. Zebrałem, świetnie. Co ty gadasz? Serio tak trzeba? Tak, ja przerobiłem właśnie to na nasiona i wypadałoby też to postawić gdzieś przy wodzie, więc zrobię tak, że pójdę tam. Tutaj, tu, o tu, o tu. God damn it. Tam jest i wykopmy jakąś ładną rynienkę. Jezioro Rynnowe. Jezioro Rynnowe, dokładnie. Możesz chcesz poprowadzić tą wodę tu? Nie, ja zaraz zrobię rynienkę, poczekaj. O cholera, wylało się. A nie, nie wylało się. Spoko. Dobra, ja leję wodę, hop. Ale polał. No, pięknie. Spoko, spoko, patrz. Tutaj by wyrównane, wiesz? Jakie bo... bajorko się słodkie zrobiło. Wypadałoby... O. No. Trochę to wygląda creepy, ale... O, nie mam już dirta, trudno. No wygląda to strasznie. Ja ci pomogę. No właśnie. I tutaj tak... O, ładnie to zrównajmy jeszcze z tym, z powierzchnią. No, już pięknie. Widzę, że znasz się na tych sprawach. Tak. No jest cudownie. Perfekto. Ta, ta krowa wyraża nie, aprobatę w zasadzie swoją twarzą. Musisz zaorać, bracie. Oczywiście, i co? Padzie. O, 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 o. Jak ta krowa tu wejdzie, to masz ją zabić. No, pięknie. Co tu jeszcze możemy posadzić? Może zdechłą rybę? Myślisz, że wyrosną ryby? Myślę, że wyrośnie nawet potwór rybny. Okej, okay. Łap jajko! Łap jajko! Ty, ja też gdzieś miałem jajka, wywaliłem je. To były moje jajka! To były jego jajka. Jezus, trzymałeś moje jajka, straszne. Rzuciłem cię nimi w twarz. Tak, moje to własne jest jeszcze jajka. Gorsze. Czemu to nie rośnie? O, jest. Jest zboże. Jest zboże, jest zboże. Nie to, głupty. Głupty? Okej, okay, mam. Wiesz co, przydałoby się naprawdę więcej skrzyń. Ale tak serio, serio. Płotki nawet, wiesz? Ja tutaj zbieram w zasadzie śmieci, a tu nic nie ma. Cholera. Dobra, powywalałem. Szkoda tylko, że ta tablica tam pieprzła przez tego creepera. Ty patrz, spójrz tam na tablicę. Koń wszedł na górę i czyta. Inteligentny. Nie chcę na to nawet patrzeć, ja sobie tutaj popracuję na polu. Spytam go, co, co się doczytał. Idź stąd. Niezły jest, nie? Kurde, najpierw stoi, ale widzisz, on taki ambitny koń jest, nie? Bo ten Dinnerbone to tylko się tapla w wodzie do góry nogami, a ten tak, wiesz, łaź, coś czyta, taki oczytany chłopak, taki cały... No. Konkretny koń. Konkretny koń. Zbierz tak zboża, zabij, opłyń wyspę łódką. No łódkę w zasadzie moglibyśmy zrobić, to byłoby takie ciekawe.
Tylko to trzeba byłoby mieć dwie łódki, żebyśmy we dwójkę popłynęli. Dokładnie tak, a ja właśnie zmarnowałem co... A nie, mam jeszcze dwie. No dobra, to idę zrobić łódki, bracie. Dwie łódki, płyniemy. Będzie fajnie. Dokładnie tak. Hop. I łódkone uno. Ryba. Ja sobie zrobię smażoną rybę. Gdzie ty jesteś? W środku. Dobra, a faktycznie. Rybę dobra, robię. Rzucam ci tą łódkę. Maciek! Obiad! Jezus, wreszcie! Matka! Co tak się ubijasz? Znów z tym pasztetem! Jezus, znów z pasztetem! Matka, bo ja się wyprowadzę! Dobra, chodź. Czas wrzucić na Arkę Noego nas. Tak, i będziemy śpiewać. Uwaga, skaczę na nią! Ślicznie. Słyszysz to miałknięcie? Tak, słyszałem. Myślałem, że to u mnie drzwi w domu. Ojeju, to jest motorówka. Płyniesz? Ty jak zapieprza, się rozbije. Zobacz. Świetnie, rozbiłem się. Rozbił się na... Ale wiesz co, to dobrze, bo był quest z rozbiciem łódki, także mamy go zaliczonego. Ja tylko sobie zrobię łódkę, sekunda. Ja też chcę ale od kiedy to tak szybko robi? Znaczy, tak płynie szybko. Ty, a nie... Czemu nie te krowy właśnie... tu pływają? Nie zachodzi czasem teraz słońce. Nie, chyba nie. Kurczak pływa pod wodą, co oni zrobili? Skrzywili go. On teraz cierpi. Ej, no czekam. Idę. Dawaj na łódkę. Lecę. O, jestem. Ścigamy się? Nie, ale tak, możemy się ścigać. Piękny wskok! Nagrałem wszystko na YouTube. Dzięki! No chodź, ścigamy się. Się nie rozbili o siebie. Jezu, stój! Stój! Jezu. Dobra, gotowy? Płyniemy tam w stronę krowy. Start. Dobra. Ej! Cholera, pieprzonek! Rozbiłem się o kurczaka! Nie! Jest! Rozbiłem się o krowę, ale jestem pierwszy. To ja jestem zwycięzcą tego. Ojej, to pewnie przez się może przespać, bo to jest takie smutne, że zaraz się skończy dzień. Nie, jeszcze jest spokojnie dużo czasu. Jak? Tak? Mhm. No dobra. Zaufaj mi. Zaufam ci. Masz drewno, żeby sobie zrobić tą, czy nie masz? No mam, ile tego trzeba? 5 chyba? No to nie mam jednego. To a zrobię czekaj, może i mam. Dwie. Jak się łódkę robiło? Dobra, robię dwie, dobra, już spoko, już zrobiłem. Trzymaj. Okej. Okay. Nie boję się, gdy ciemno jest. Dawaj, coś... w wodzie nie ma creeperów, jak jest noc. I teraz dobry. Się już nie rozbijamy, k? Okej. Okay. Ooooo! Ja się... Jezus! O, żyję. Rozbił się. Nie rozbiłem się. Dobra, ja omijam kurczaki, mam je w pupie. Ja czekam na ciebie właśnie. Tylko, że to ciężko jest tą łódką hamować, wiesz? Płyń, tak... John, płyń! Płynę. Kapitan, jak? Jaka motorówka! Po prostu nie wierzę. No zapieprzanie, że czekaj, sobie przełączę na inny widok. O, już nie macha nóżkami teraz. A twój macha? Nie. O, nie mój ma. Nie ma nóg. Kiedyś machały nóżkami. No, to było fajnie. Moja ta złoty staje za łódkę. A my nie powinniśmy wypłynąć za te zapiachy po prawej? Nie, łódkę mam, łódkę, wyspę mam odpłynąć. Co to jest? Kobyl tam był. Ja tu widzę ustawionego bałwana, tego brakuje mu chyba czegoś, cierpi. Czegoś mu brakuje. A zauważyłeś, że jak wchodzisz do łódki, to znika ci pasek żarcia? Bez kitu, na łódce nigdy nie jesteś głodny. Tak to właśnie jest, słuchaj, poświęcasz zęby i dostajesz szkorbutu w zamian za to, że... Ej, chodź tam, w prawo, tu, w prawo, chodź zobaczymy co to jest. Tajemniczy zamek. Tajemniczy zamek, już płynę. Nie chcę się rozbić. O, ta owca zasiedla ten zamek, nie rozbij się! Dziękuję. Nie rozbijaj się. Jak się wysiada? Chyba musisz kiknąć na łódkę. Kurna! Nie tak! O Boże! Ty wiesz co, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że tam wchodzić. Ej, jak się wychodzi z łódki? Chyba nie umiem. No ja też nie umiem. Jak się wchodzi z łódki? Musiałem się rozbić. O, trzeba kontrola wcisnąć. Serio? No, wcisnąłem kontrol i wyszedłem. Ale na szczęście mam drugą łódkę na powrót, bo spodziewałem się, że tak się to skończy, wiesz? No zobacz. Tylko, że no jest trochę za późno teraz już na powrót. To dobra. Co, kopiemy, nie? Ale wiesz co, nie mamy chyba za bardzo dużo czasu, czekaj. No nie mamy w ogóle czasu. No dobra, to co? Zostajemy tu na tej? To dawaj. Ale to co, będziemy musieli łóżka jakieś zorganizować, nie? Bo nie ma tu owiec. No niezbyt. Wiesz nie co? Wiem, czy to w ogóle jest jakieś specyficzne miejsce, które tu coś miałoby być. Nie wiem, wiesz? Nie wiem.
Tak kopię w każdą stronę i nic. Czekaj, daj się spróbuję wkopać tą wieżę, bo ta wieża coś symbolizuje. Symbolizuje harmonię. tak. Harmonię tego świata. Dobra, o. Nie wiem. Jest faktycznie głęboka, więc może coś być na dole. Jest światełk... Jest spawner. Jest spawner, jest tajemnicza komnata. Jezu, jest NPC. Ty, jakiś kuźwa magik. Czekaj, chcę zobaczyć. Magik rzuca we mnie... utopię się, alkoholę we mnie rzuca! Ty wiesz, że się utopię, zdaję sobie z tego sprawę. Zabij go. O, magik. Dwa... No pomóż mi, że ja błagam. Piją cię jeszcze? Tak, umieram. Gdzie ty jesteś wlazł? Nie wiem, ale przeżyłem. Dobra, szybko muszę to rozwalić. Ja mam jedno serduszko, stary. Szybko, spawner, zabić ich. Ja pieprzę! Dobra, to ja wracam do domku i kończymy odcinek. Tak. Zdecydowanie tak trzeba było zrobić. Ale dobry, fajne tak. Miejsce, tam były te skrzynki z rzeczami. Tam się koniecznie w kolejnym odcinku musimy wbić, już tacy już uzbrojeni i tak dalej. Tylko nie? Żółtko zostawię po drugim brzegu! Lecz na drugim brzegu. Dobra, ja się rozbiłem i już lecę do ciebie. O nie, ja muszę tutaj zamknąć drzwi, nie wejdziesz. Ej, czy tu są wszędzie... Czy tam jest szkielet, który jedną strzałą mnie za... Tak. No to... Ech, ale przynajmniej jestem wewnątrz. Dobra, tak, w ogóle to się znowu tutaj chyba żegnamy, nie? Co jest z tą głową? Czemu? Bo taki są teraz, jakiś item jest teraz, wiesz, można położyć takie głowy. Nieźle. One z nich nie wypadają, ale zdobyłem to chyba z tych wypadających tabliczek. Możemy iść spać. Nie tak. Dobra. Czyli nad ranem kolejne plany, kolejne przygody, ale to już w kolejnym odcinku. Dokładnie, w związku z czym żegnamy się z wami. Tak, i... tak. Tak. Do zobaczenia, dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. I do usłyszenia już w kolejnych częściach. Cześć. Narson, papa, hej.